Druhny i druhowie, czuwaj, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym dniu tych naszych wielkopostnych harcerskich rekolekcji. Najpierw zapraszam do wysłuchania Słowa Bożego, a są to fragmenty z listu świętego Jakuba, konkretnie z 3 rozdziału. Jeżeli ktoś nie grzeszy słowem, ten jest doskonałym człowiekiem, zdolnym do kontrolowania także całego ciała. Jeśli wkładamy wędzidła koniom do pyska, żeby były nam uległe, to kierujemy całym ich ciałem. Również statki tak ogromne i poruszane silnymi wiatrami za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język, chociaż jest małym organem, to jednak chlubi się wielkimi sprawami. Druhny i druhowie, znajdujemy się w Ustroniu Hermanicach, a za moimi plecami jest klasztor ojców dominikanów. Jego bryła jest bryłą współczesną, dlatego że ten kościół powstał w latach 80. XX wieku. Jak sama nazwa wskazuje, dominikanie zostali założeni przez świętego Dominika i chciałbym, aby to właśnie on i jego nauczanie były przewodnikiem podczas tych naszych dzisiejszych rekolekcyjnych rozważań. Święty Dominik żył w XIII wieku, bardzo podobnie jak święty Franciszek z Asyżu. Można powiedzieć, że w jakiś sposób byli rówieśnikami. Święty Dominik urodził się na pograniczu hiszpańsko-francuskim. Działał początkowo w Hiszpanii, natomiast później także we Francji i we Włoszech. Święty Dominik Guzman, bo tak się nazywał, był najpierw kapłanem diecezjalnym, który obserwował trudną sytuację w kościele w XIII wieku. Zauważył, że pleni się bardzo wiele herezji, czyli błędów w wierze. I doszedł do wniosku, że aby zmienić heretyków w naśladowców Jezusa Chrystusa, trzeba po pierwsze pokazać im ewangeliczny styl życia i podobnie jak święty Franciszek z Asyżu postawił na ubóstwo. A po drugie zwrócił uwagę na to, że najlepszym sposobem do nawracania jest dyskusja, nawracanie słowem. I dlatego założył zakon ojców dominikanów, którzy są oficjalnie nazywani zakonem kaznodziejskim. To jest zakon, gdzie każdy zakonnik jest bardzo gruntownie wykształcony właśnie po to, aby głosić Ewangelię słowem, aby przy pomocy dyskusji, mądrego słowa nawracać także niewierzących. Druhny i druhowie, takim zawołaniem zakonu dominikańskiego stało się słowo veritas, czyli po polsku prawda. Niemniej jednak o samym świętym Dominiku bardzo często powtarzano, że jeżeli już coś mówi, to albo mówi z Bogiem, albo mówi o Bogu. Myślę więc, że nie trudno się domyślić, że takim tematem naczelnym, który dzisiaj nam przyświeca, jest słowo i nasza odpowiedzialność za słowo. O tym mówił również fragment z listu świętego Jakuba, który na początku przeczytałem. Myślę, że każda i każdy z was, druhny i druhowie, zdaje sobie z tego sprawę, że słowem można wyrządzić wiele dobrego, ale również wiele złego. Czasami można nawet zabić drugiego człowieka. Czasami można posłużyć się słowem, które jest pełne prawdy. Ale jeżeli ono jest powiedziane bez miłości, wtedy rzeczywiście może podziałać jak śmiertelny cios. Na dodatek bardzo często trudno nam jest odwrócić raz wypowiedziane słowo. O wiele łatwiej naprawić jakiś zły czyn, o wiele trudniej naprawić raz wypowiedziane niewłaściwe słowo. Ono po prostu tak szeroko się rozniesie, że poprawa tego działania czasami może być wręcz niemożliwa. Dlatego, druhny i druhowie, chciałbym, aby z tej naszej dzisiejszej nauki wypłynęło jedno konkretne zadanie, które również proponuję wykonać sobie podczas wieczornej modlitwy albo wieczornego rachunku sumienia. Mianowicie zbadać naszą odpowiedzialność za słowo w danym dniu. Po prostu rozważyć nasze wszelkiego rodzaju spotkania, wszelkiego rodzaju rozmowy. Postawić sobie pytanie, ile tam było takich właściwych słów, typu dziękuję, dzień dobry, słów, które budują drugiego człowieka, a ile było takich słów, które były niewłaściwe. I nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o przekleństwach, o wulgaryzmach, ale także o takich słowach, które były kłamstwem, o słowach, które były oszczerstwem, o słowach, które były obomową.
Druhny i druhowie, jeżeli w tym bilansie wyjdzie nam, że rzeczywiście w ciągu dnia więcej mówimy niewłaściwych słów niż tych, które są właściwe, to może trzeba sobie postawić pytanie o panowanie nad naszymi emocjami. Bo zazwyczaj wypowiadane słowa mówią o tym, co leży w naszym sercu. Z głębokości serca mówią usta człowieka, mówi Jezus Chrystus w swojej Ewangelii. Zwróćmy, moi drodzy, na to uwagę i tak jak w poprzednich przypadkach, może być to zadanie i na jeden dzień, i na wiele dni pod rząd, żeby rzeczywiście ta nasza duchowa praca wielkopostna szła do przodu. Druhny i druhowie, jeżeli chodzi o jakąś ciekawostkę, taką można powiedzieć historyczno-duszpasterską, to proszę sobie wyobrazić, że właśnie tutaj, w Ustroniu Hermanicach, na tym polu, na którym tutaj stoję, zrodziła się idea spotkań lednickich. Bardzo wielu z Was, druhny i druhowie, było, i to niejednokrotnie na lednicy, gdzie spotykaliście się na wspólnej modlitwie z młodzieżą całej Polski przy wielkiej bramie przypominającej rybę. To właśnie tutaj, można powiedzieć, zrodziła się ta idea. Tutaj założył ojciec Jan Góra, nieżyjący już, duszpasterstwo akademickie i można powiedzieć, że ta idea popłynęła dalej i znalazła swoje odzwierciedlenie, znalazła swoją realizację już w Wielkopolsce. Druhny i druhowie, to było nasze ostatnie spotkanie rekolekcyjne. Chciałem wszystkim podziękować za uwagę. Modlę się i mam nadzieję, że te rekolekcje w sercu każdej i każdego z Was przyniosą bardzo konkretne owoce. Druhny i druhowie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czuwaj!